Nowa wersja osłonki na chusty i nosidełka od Kawka Baby. Posłuchajcie, bo to jest osłonka 2.0, ale zupełnie inny i zupełnie innowacyjny produkt. Takiego na rynku jeszcze nie ma. Cześć, ja nazywam się Monika Osińska-Żabka, jestem doradczynią noszenia dzieci w chustach i nosidełkach i dzisiaj zapraszam Was na materiał na temat nowych osłonek Baby Cover od Kawka Baby. Dlaczego nowych i dlaczego tak bardzo zależy mi, żebyście posłuchali tego materiału do końca? Ano dlatego, że to jest zupełnie innowacyjny produkt. Takiego jeszcze w ofercie nie było i opowiem Wam, czym ona się zasadniczo różni od wersji, które były w sprzedaży w ubiegłym roku. Myślę, że możecie o nich poglądać materiał na temat samych tych osłonek oraz porównanie z osłonkami innych marek. Filmy będziecie mieć tu podlinkowane u góry. A teraz, co jest charakterystycznego dla nowej osłonki Kawka 2.0? Pierwsza, najważniejsza rzecz, a mianowicie ta osłonka jest osłonką, którą możemy stosować tak na dobrą sprawę na 4 pory roku. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest tylko softshellowa osłonka, czyli materiał, z którego jest ta osłonka stworzona, jest troszeczkę inny. Górna warstwa, ta zewnętrzna, którą widzicie, to jest taki light shell, czyli coś a la troszeczkę cieńsza wersja softshella, bez tego takiego misiowego, ocieplającego softshell podkładu. Ta zewnętrzna warstwa, jej podstawowym zadaniem jest wiatro i wodoodporność. Szczelność, no, wiatro i wodoodporność. Więc ta warstwa ma służyć po to, żeby spokojnie można było ochronić dziecko w warunkach takich niezbyt sprzyjających. No i właśnie, dzięki temu, że ta warstwa jest cienka, ale jednak wiatro i wodoszczelna, to jest warstwa, która będzie nam służyła 4 pory roku. No myślę, że każdy, kto w lipcu czy sierpniu był nad Bałtykiem, wie, że wiatro i wodoszczelność to jest coś, co jest nam równie mocno potrzebne, jak jesienią, zimą czy wiosną. No właśnie, ale sama cienka warstwa to już, jeszcze owszem na ciepłą wiosnę i na ciepłą jesień da radę, o tyle na chłodniejszy czas i taki bardziej już zimowy, no nieszczególnie. I bardzo często, kiedy polecałam Wam osłonki softshellowe, słyszałam: ok, na przejściowy sezon softshell jest wystarczający, ale na zimę to jest trochę za mało. I czasami, no niestety, musiałam się z Wami zgadzać. Dlatego Kawka stworzyła produkt, którego do tej pory nie było. A mianowicie, od wewnętrznej strony tej osłonki, przypięte do warstwy tego light shell, jest gruba osłonka polarowa. I to jest cała tajemnica tego, że ta osłonka spokojnie nawet do minus 15 stopni da radę. Całą tą osłonkę oczywiście możemy sobie wypiąć, tak jak pokazywałam. Popatrzcie, przypinamy ją w kilku miejscach, chyba 7 napek na całym obwodzie osłonki jest, dzięki czemu możemy ją stabilnie przypiąć, ale też możemy ją po prostu odpiąć i zupełnie w innym celu wykorzystać. O tym na sam koniec, bo to jest bardzo ciekawy patent, który dosyć mi się podoba. I teraz właśnie, mamy tą osłonkę i pierwsze pytanie, jakie mi zadajecie, to jakie są jej podstawowe zalety? Czym się wyróżnia, oprócz teraz tej właśnie dwuwarstwowości, ta osłonka Kawki? Ja zacznę od tego. Przede wszystkim coś, co bardzo lubię, a mianowicie szybkie zapinanie osłonki na pasach naramiennych. Dlaczego to lubię? Dlatego, że czasami mamy swoją kurtkę na sobie, wyciągamy dziecko, wkładamy do nosidełka i potrzebujemy szybko i konkretnie ustabilizować tą osłonkę na dziecku. I teraz wystarczy przypiąć ją tu do pasów naramiennych. Tutaj pakujemy małego człowieka do środka. Zawijamy osłonkę wokół dziecka z jednej czy z drugiej strony i już mamy malucha zabezpieczonego i to wszystko możemy spokojnie zrobić, mając na plecach własną kurtkę, co też jest nie bez znaczenia. O, zobaczcie, kiedy na przykład wysiadamy z samochodu, kiedy
kiedy no, potrzebujemy dosyć szybko reagować. Natomiast jeżeli możemy spokojnie przygotować się do spaceru, czyli ubieramy się w domu, ubieramy się, że tak powiem, w kolejności, najpierw dziecko, potem my, tak żeby wszystko miało ręce i nogi, to kawka ma drugi sposób zakładania, czyli pasy naramienne takie krzyżowane z tyłu. I albo możemy je sobie odpiąć i założyć na plecy. No, wygląda to mniej więcej tak, że sobie odpinamy po skosie. Przekładamy na ramię. Tutaj sobie łapiemy, przekładamy do drugiej ręki i zapinamy osłonkę. Natomiast jest na to trochę prostszy sposób niż takie zapinanie, a mianowicie ostatnio bardzo mi się to podobało, jak to zobaczyłam i stwierdziłam, muszę Wam ten patent sprzedać, a mianowicie, zobaczcie, łapiemy sobie, przekładam przez głowę, jedna ręka, druga ręka, przekładam na dziecku i tak na dobrą sprawę, osłonkę mamy założoną, pasy mamy założone na plecach i jest super i wygodnie. No i właśnie, teraz kilka patentów, które w tej osłonce są, na które warto zwrócić uwagę. Po pierwsze, jest to bardzo duża osłonka, którą kapitalnie możemy zmniejszyć dla mniejszego dziecka. Robimy to za pomocą gumeczek. Tutaj, popatrzcie, widzicie, tu mamy jedną, z tej strony mamy drugą i podobne mamy w dolnej części, żeby łatwo było nam zawinąć pod dziecko tą osłonkę. Co jest jeszcze bardzo ważne, popatrzcie, jak ta osłonka jest na mnie, to ona tu dosyć daleko sięga do mojego ciała. Mimo tego, że tu przede mną jest dziecko, jest w nosidełku, więc jest tutaj dosyć sporo tego wypełnienia. Ta osłonka bardzo daleko, dzięki tym pasom właśnie, które tutaj idą nam do tyłu, ona bardzo daleko sięga do ciała. I znowu, po raz kolejny wezmę kurtkę po to, żeby Wam to pokazać. Nawet jeśli nasza kurtka jest odpięta, bo to jest też często, co zarzucacie mi, że osłonka nie do końca spełnia zadanie. Nawet jeśli nasza kurtka jest odpięta, to zobaczcie, poły kurtki, te, które normalnie zapięłabym z przodu, one tu spokojnie w bardzo dużej części nachodzą na osłonkę. Czyli mamy jakby podwójne zabezpieczenie. No musiałoby naprawdę solidnie wiać, żeby tą kurtkę nam tu gdzieś rozwiewało i żeby zawiewało nam do środka. Dlatego ja myślę, że ten argument też można by po części obalić. Ja ściągam tą kurtkę, bo mnie tu po prostu jest ciepło. Co jeszcze charakterystycznego jest w tej osłonce? No i tutaj mam parę takich rzeczy, które też już pojawiły się w ubiegłorocznej, były bardzo dobre i zostały powtórzone, a mianowicie odblaski. Kto jest kierowcą i kto jeździ po ciemku, wie, że każdy najdrobniejszy odblask jest po prostu na wagę złota. Więc tutaj te odblaski są i super, że są, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ważne. Druga rzecz, mufka na ręce. Zobaczcie, mufka jest tutaj pięknie ocieplona polarem od środka. Wy tego nie widzicie, ale musicie mi uwierzyć na słowo. Mufkę mamy po to, żeby nasze łapy schować, po to, żeby tu mizieć tego naszego malucha i też go dotykać, bo po prostu dziecko to bardzo lubi i bardzo tego potrzebuje. Ale możemy też spokojnie, ta mufka jest tutaj, popatrzcie, aż do tego odblasku i ona spokojnie może robić za płytką kieszeń. Natomiast jeśli potrzebujemy kieszeń, no to popatrzcie, tu pod tym szerszym odblaskiem mamy zameczek i całkiem pokaźną kieszonkę, w której możemy parę rzeczy włożyć. Słuchajcie, to się tak wydaje, ale no wychodząc z dzieckiem, naprawdę potrzebujemy gdzieś włożyć klucze, gdzieś włożyć portfel, telefon i najdrobniejsze rzeczy, których, no, bez których po prostu no, nie wychodzimy z domu. Dlatego nawet taki najdrobniejszy gadżet świetnie nam się sprawdzi. Więc powiem Wam, jestem pod wrażeniem tego modelu osłonki. Oczywiście mamy kapturek. Kapturek jest z tego light shellu, ale mamy też świetne kołnierze. Zobaczcie tutaj. Tu jest kołnierz zarówno z polaru, jeżeli mamy tą osłonkę polarową, więc możemy tu otulić dziecko tą kołnierzem z polaru, ale jeśli nosimy tylko
tą wersję zewnętrzną, tą cieńszą. Też mamy tu piękny bawełniany kołnierzyk, który możemy na głowę dziecka założyć, po to, żeby maluchowi tam nie zawiewało. Więc to jest kolejna bardzo fajna rzecz, bardzo mi się to podoba. Oczywiście kapturek mamy regulowany, możemy go sobie ściągnąć, wiadomo, mniejsze dzieci, większe dzieci, warto sobie to dopasować. Dwie gumeczki regulujące tutaj po bokach. I co najważniejsze, maluszka schowamy do tej osłonki w całości, ale na dobrą sprawę trzylatka też nią osłonimy. Wrzucamy takiego dzieciaka na plecy, osłaniamy dziecko w całości, ale zostawiamy mu wyciągnięte nóżki, no bo taki trzylatek już ma buty, które będzie nam brudził, więc tu musimy sobie pozwolić na to, żeby ta osłonka trzymała nam pod pupą, otulała nogi, boczki, ale buty, żeby były wyciągnięte. Dlatego też ta potrójna, nawet poczwórna regulacja długości, szerokości tej osłonki bardzo nam się przyda. Ale obiecałam na koniec coś ekstra, prawda? Obiecałam, że pokażę Wam, do czego jeszcze może być przydatna osłonka softshellowa. Popatrzcie, właściwie nie softshellowa, tylko ta polarowa część ze środka. Odpinamy ją, tak jak mówiłam, 7 napek na całym obwodzie osłonki. Gumka mi się zaczepiła, czekajcie. O, zaczepiła się o nogę małego człowieka. A tu zostaje nam kapitalny kawał polaru z gumą pozewnętrznej, co jest też nie bez znaczenia, który świetnie nada się Wam jako przykrycie dziecka do fotelika samochodowego. Sprawdziłam to, nie jestem w stanie Wam teraz pokazać, bo nie mam tu fizycznie fotelika samochodowego, żeby Wam pokazać, ale możemy to naciągnąć na fotelik samochodowy, na pasy, tak żeby nie ingerować w system bezpieczeństwa dziecka, ale żeby nasz mały człowiek był otulony cieplutkim polarkiem i żeby na czas, kiedy przenosimy go z domu do samochodu czy z samochodu w jakieś inne miejsce, móc wykorzystać ten już gotowy z gumką otulacz polarowy. Bardzo, bardzo istotne, bo mówię, dość szybko się go wpina, wypina. Możemy również całą osłonkę potraktować jako otulacz do fotelika samochodowego, wtedy kiedy na przykład pada i chcemy po prostu dziecko osłonić również przed deszczem i przed wiatrem. Także ja zawsze o tym mówiłam, że przy osłonkach softshellowych tak na dobrą sprawę ogranicza nas tylko wyobraźnia, więc myślę, że spokojnie możemy tego użyć. A tak jak Wam mówiłam, cieniutki ten lightshell będzie nam fajnie służył, no tak na dobrą sprawę, przez 4 pory roku. I co jeszcze jest bardzo istotne, zwłaszcza kiedy na przykład wybieracie się na górskie wycieczki, kiedy potrzebujecie, żeby no, ograniczyć maksymalnie ładowność, zobaczcie, ten lightshell zwija się do bardzo niewielkich rozmiarów. Ja to tak zrobiłam trochę byle jak. Jakby się bardziej postarać, to pewnie jeszcze lepiej nam się to skurczy. Możemy to paskami pospinać, wsadzić do plecaka, podpiąć pod większym plecakiem. Kapitalna rzecz. I myślę, że to jest też kolejny argument, który będzie przewyższał tą osłonkę, tą dwuwarstwową, od tej typowej softshellowej. Softshellówki tak, w taką małą objętość nie zwiniecie. No a zawsze to jest gabaryt, który więcej musicie ze sobą nosić. Dlatego mówię, na 4 pory roku spokojnie sprawdzą się te osłonki. Ja jeszcze zapraszam Was też na następny materiał, kiedy będę więcej mówiła o bucikach softshellowych od Kawki. Śledźcie uważnie kanał.